Zdegradowany do drugiej ligi, Raków Częstochowa w ostatnim występie przed własną publicznością zmierzył się z Pogonią Szczecin. Częstochowianie zagrali jedno z najsłabszych spotkań w tej rundzie. Goście objęli prowadzenie już w czwartej minucie. Fantastycznym strzałem z rzutu wolnego popisał się Piotr Mandrysz. Strzelił w lewy górny róg i Matuszek nawet nie drgnął. Taka postawa częstochowskiego bramkarza nie spodobała się trenerowi Rakowa i po chwili zmienił go Grzegorz Cyruliński. Jednobramkowe prowadzenie najwyraźniej satysfakcjonowało gości, którzy już tylko sporadycznie atakowali. Najczęściej Cyrulińskiego angażował Dymkowski. Na dwie minuty przed zakończeniem meczu goście wykonywali rzut wolny, chytrze. Mandrysz zagrał do Lewandowskiego, a ten strzałem po ziemi pokonał Cyrulińskiego. Raków Pogoń 0-2.